Krzysiek, dzisiaj w drugim skoku sobie polatałeś skok ponad 130 metrów. Jak ocenisz swoje próby? Mówię ponad. Drugi skok dobry, na przykład. Tam nie wiem, jakie miałem warunki, podejrzewam, że chyba ten wiatr w tym... Plus 11 było. Ile? Plus 11. Plus 11? Miałeś. Tak. O kurde, ja myślałem, że ten, że lepiej miałem. No to widocznie bardzo dobry skok. No i cieszę się z niego. Pierwszy skok był troszkę spóźniony, ale też był dobry. Warunki były cięższe, bo miałem plus 20. No i też automatycznie metry były krótsze. Ale jestem ogólnie zadowolony. Tak. Jak sobie radzić z tym błędem, o którym też mówiłeś wczoraj, czyli właśnie to podejście nart po wyjściu z progu? No, dziś właśnie to zaczęło funkcjonować. Wczoraj skoczyliśmy na sali wieczorem parę skoków imitacyjnych. Właśnie z dużą, żeby uwagę zwrócić na ten błąd. I dziś się to udało w miarę wyeliminować. Tak, to są najprawdopodobniej ostatnie międzynarodowe zawody na wielkiej kropki o tym profilu. Skocznia zostanie przebudowana. Jak w swojej opinii to wygląda? Będziesz, tak, będziesz tu sentyment? No, myślę, że tak. Ja tu już od młodego zawodnika skoczy trenujemy, także zapomnieć się nie da jej zapomnieć tak po prostu, nawet jeśli ją coś tam przebudują. A z tego co wiem, to te korekty nie będą jakieś takie wielkie, żeby one taką dużą, tak dużo ten profil skoczy zmieniły. Tam chodzi o kąt nachylenia progu bodajże, że tam o jeden stopień ma być niżej i chyba coś z bólą. Nie będzie ogólnie dużo. Nie będzie ogólnie dużo zmian i myślę, że nawet, no, że będzie dobrze. Lubię tą skocznię i będę też raczej ją lubił. Tak, teraz czekają cię zawody w Ameryce, w Iron Mountain. Lubisz tą skocznię, lubisz te zawody? No, bardzo specyficzne. No. Tak, byłem tam pierwszy raz w życiu i byłem pierwszy raz w karze, to tam pojechałem i wtedy zanotowałem tam najlepsze wyniki. Później jakoś, nie wiem, z roku na rok, jak jechałem taki bardziej pewniejszy siebie, pozdrawiam Bartka tu, to te wyniki były gorsze. No, w tym roku jadę z bardzo bojowym nastawieniem i mam nadzieję na dobre skoki. No i tego ci życzymy.